Zdrowia. Demokraci, socjaliści, postępowcy, szczególnie Joe Biden ma rozwiązanie na zmianę klimatu. Szmalec, szmalec, szmalec. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Jeszcze bardziej. No, jeżeli nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. W tym wypadku kandydat na prezydenta ze strony socjalistów, demokratów, Joe Biden. Ciekawa postać w polityce, już chyba od dinozaurów jest. On wywalił człowieka, który miał 62 lata, był w polityce parę lat, to Joe Biden powiedział, że on już jest za stary i że powinien iść na emeryturę. A teraz Joe Biden się stara o emeryturę. Miałby 78 lat, jeżeli by został prezydentem po swojej pierwszej kadencji. Także to taki amerykańska czerwona świnia, taki by, można powiedzieć, Breżniew. No ale pomijając to, Joe Biden, wybranie Joe Bidena gwarantowałoby jedną rzecz. No, nie byłoby już Trumpa, ale wiadomo by było, że za Bidena to byłby skomplikowany upadek kraju. Skomplikowany upadek kraju. To, co się dzieje, powiedzmy, teraz w Unii Europejskiej. Cały ten Unia Europejska, to się trzęsie w fundamentach. No, w Ameryce chodzi szczególnie o zmiany środowiskowe. Ostatnio miał takie przemówienie. No i właśnie powiedział coś takiego, że kiedy Donald Trump mówi o zniszczeniu środowiskowym, o całym tym środowisku, no to on używa tylko jednego słowa, że jest to jedno wielkie oszukaństwo, a Biden później powiedział, kiedy ja myślę o tym, no to ja mówię o zmianie klimatu, no to ja myślę, że to jest praca. No i to się by zgadzało, tak? Kto wie, co Trump miał na myśli, kiedy mówił, no ale całe jego zdanie z początkiem i z końcem w 2016 roku w czasie tych reklam przedwyborczych, no to brzmiało to troszeczkę inaczej. To brzmiało w ten sposób, że kiedy on mówił na temat zmian środowiskowych, no to cały cytat to jest taki, że powiedział, że to jest cały przemysł robienia forsy, okej? I mówi, to jest jeden wielki przekręt i to jest bardzo dużo tego przekrętu. Także to jest cały cytat, a czerwone świnie, no to tylko mówią, że tą drugą połowę, tak? No tak jak z czerwonymi świniami jest. I coś się dzieje, to pokazują 15 sekund czegoś, a nie pokazują 15 sekund przed tym, co się stało. I tak samo cytują ciągle Trumpa, że on mówi, że to jest przekręt, a on naprawdę powiedział, że to jest przemysł robienia forsy i od groma tej forsy i że to jest przekręt. No, oszukaństwo nieustanne. Lewactwo ma to do siebie, że zawsze podaje połowę prawdy, no, a później jak dochodzi do władzy, no to nie ma drugiej połowy partyjnej, jest jednopartyjna. Ludzie zdają sobie sprawę, że no jest jakaś tam zmiana do pewnego stopnia klimatyczna, tak? No wiadomo, że te freony z lodówek, wiadomo, że ta ciężarówek, ropa i tak dalej. No ale trzeba pamiętać, że 100 milionów lat temu, no to suchą nogą można było przejść, no 100 lat, 10 tysięcy lat temu można było przejść suchą nogą przez cieśninę Beringa. Australia tam miliony lat temu, Australia i Nowa Zelandia były połączone, nie było wody pomiędzy nimi. Także zmiany nadchodzą, są różne te plamy słoneczne i tak dalej. Także w
wpływ tej strefy ozonowej jest, no ale, ale to ludzie straszeni są, że ci, którzy mieszkają nad oceanem czy nad wodą, po prostu za 50 lat będą pod wodą. No niestety każdy rok ma 12 miesięcy, no i mają szansę się przenieść, no i ludzie się przenoszą. Sahara 1000 lat temu to była zaplecze zbożowe, czy tam jakieś inne produkowali dla całej Europy. Teraz jest Sahara, tak? To parę tysięcy lat temu było. Pod Saharą, no to jest tyle tej ropy, no bo tam była dżungla i dinozaury i wszystkie inne rzeczy. Także pod Saharą olej to nie wziął się z powietrza i z piasku, tylko piasek po prostu zamienił się z dżungli. No, są to miliony lat, dziesiątki milionów, miliony lat temu i tak dalej, i tak dalej. No, ale jednak ten spichlerz zbożowy to było za Cesarstwa Rzymskiego. No i teraz nawet liberalny kretyn Michael Moore, grubas straszny, który ciągle atakuje republikanów, konserwatystów i tak dalej, no to następny kontrowersyjny film zrobił, no bo on zawsze robi takie filmy czerwonych świn, no i zrobił film, zdecydował się, że film dokumentalny na temat tego, jak cały ten ruch zmian środowiskowych, tych wszystkich ambitnych ludzi, idealistów, demagogów, to cały ten świat został ukradziony przez korporacje. No i nie tyle korporacje, co przez to, że korporacje będą dostawały pieniądze od rządu. No a rząd skąd ma pieniądze? No rząd ma pieniądze od podatnika. Także państwo zawsze stara się rozdawać pieniądze jednym, a zabierać drugim. Także to jest taki czysty socjalizm. Al Gore, jeden z byłych wiceprezydentów, no to właśnie taki grubas, no to on jest jednym z tych rzeczników, żeby rozdawać forsę. Biden nie zaoferował nic konkretnego na temat tej nauki o środowisku. Jego gadka to było takie pieprzenie o tym takich gorących tematach, no i zapraszał do wydawania forsy na lewo, prawo i do góry i do dołu. Dużo tych zwolenników zmiany, no to zgodziło się z tym wszystkim, bo oni wszyscy widzą szmalec. Oni widzą szmalec, znienacka już, jeżeli zaczęli mówić, że trzeba wyłapywać jednak ten dwutlenek węgla, ten węgiel z powietrza, no to już nie ma takiego dużego problemu, żeby używać ani olej, ani gaz, ropę, węgiel i tak dalej, i tak dalej. Tak samo już nie podskakują za bardzo do tych elektrowni atomowej, bo Biden, nawet łupkowy, wydobywanie łupkowe już tam ich nie za bardzo przeszkadza. Biden obiecuje, że wyda ponad 2 tryliony dolarów przez następne 4 lata jego prezydentury, czyli to jest 500 miliardów dolarów, czyli jakby było 500 milionów Amerykanów, to jest 1000 dolarów na każdego mieszkańca, a że jest tylko 300 milionów, no to by było 1500 dolarów na każdego mieszkańca, także to są ciężkie pieniądze rocznie można powiedzieć, tak? No i można powiedzieć, że trzeba zapomnieć o tym, że plany były na 2035 rok, żeby już było zero elektryczności produkowanej z tych wydobywanych surowców z podziemi, olej, gaz i węgiel. Tak samo kiedy Joe Biden już dawno nie będzie w Białym Domu, tak? W 1935 roku. No, Trump też nie będzie. Obama zaproponował, że ma być w 2025 roku 54 mile z galona, czyli to jest powiedzmy 70 kilometrów z 4 litrów, mniej niż 4 litrów, no prawie 80 kilometrów z 4 litrów, czyli
tam 4,5 litra na setkę, tak, także to 4,5 litra na setkę, no to nie, może diesel zrobi, ale nie amerykański duży samochód. Skąd to się wzięło? Obama wyszedł, no Obama wyszedł później, jak była komisja kongresowa, no to oni po prostu sobie pomnożyli tam aktualne to, co było używane, pomnożyli to razy 2,5 i doszli do wniosku, że taka liczba musi być za powiedzmy za 15 lat. No z kapelusza wyciągnięte. Biden zaczął opowiadać to, co te wszystkie przedmieścia amerykańskie uwielbiają, czyli te samochody elektryczne. No ale samochody elektryczne, no to nie byłoby to najważniejsze dla wszystkich ludzi, którzy myślą, że te spaliny i te surowce wydobywane z podziemi niszczą, bo prawdziwy taki bidenizm, no to już jest w Europie. W Europie w ramach tego stymulacji tej ekonomii, w ramach stymulacji tego środowiska, ochrony środowiska naturalnego i tak dalej, i tak dalej, no to rządy rozdają forsy, tak? No ale znowu, rząd nic nie może rozdać, no bo rząd musi komu zabrać, no ale zmuszają ludzi, żeby płacili podatki w imię tego, że na przykład Renault Zoe, no to można wyjechać z parkingu dealera z pożyczonym samochodem, czy wynajętym samochodem z płatnością zero na miesiąc. Tam nie wiadomo, co innego jest wymagane, no ale nic nie płacą za wynajęcie. Jedyne, co mają płacić, to mają płacić za prąd. Na prąd mają płacić bardzo dużo, tak? I to jest wariactwo, że się próbuje zlikwidować dwutlenek węgla i że się daje im samochody za darmo. No ale skąd to jest wariactwo? Ludzie mają płacić tylko za to, że zużywają ten prąd, a połowa tego prądu tak czy inaczej jest jednak produkowana przez generatory parowe używające gazu, oleju i ropy. Także to jest spalanie. W Europie jeszcze bardziej są te popularne, te takie malutkie produkty do spalania z drewna. Także co jest celem tego wszystkiego? Celem tego wszystkiego to nie jest oszczędzenie planety, oszczędzenie świata, zatrzymanie tego ogrzewania. Celem planety to jest rozdawanie. To jest ten przekręt rozdawania i to wykombinowali Merkelowa i Macron. Wykombinowali, żeby jednak wydobyć cały przemysł samochodowy z tej zapaści, no i żeby pozbyć się tych samochodów elektrycznych, które są produkowane, no a nikt nie chce ich kupować. No to powiedzieli, że będą dawali je za darmo, czy wypożyczali za darmo, a ludzie mają tylko prąd kupować. A cena prądu to zależy od państwa, tak? Joe Biden łączy również kretyńsko zmiany środowiskowe z tym odbiciem się ekonomicznym po koronawirusa, po tym kryzysie koronawirusa, po panice 19, no i również, że trzeba zaadresować rasizm, tak? No, co rasizm ma do tego, do ekonomii, czy do zmiany klimatycznych, no to takie w takich czasach żyjemy. No jak człowiek by poszedł i powiedział, że potrzebuje jakąś operację serca, lekarz by zaczął tłumaczyć, że trzeba porozmawiać o ekonomii w międzyczasie i o rasizmie, no to trzeba by było się zerwać i po prostu tylko wziąć i uciec. Wszystko, cały ten sytuacja środowiska naturalnego, no to już jest przedmuchane do nieprawdopodobnych proporcji. To już chyba wszyscy sobie zaczynają zdawać sprawę, że ta cena tych rozwiązań to jest po prostu nieprawdopodobna. I to doprowadza cały ten skomplikowany upadek kraju, no to pochodzi z
bardzo nieprawdopodobnych trudności kierowaniem bardzo różnorodnym społeczeństwem. No i teraz te całe różnorodne społeczeństwo domaga się najróżniejszych idiotyzmów. Rok temu Bidenowi pasowało to, że Ameryka reprezentuje bardzo malutki cząstkę tego, co się na świecie dzieje w ramach tej globalnej emisji, no bo w miarę w Ameryce jest czyste powietrze, to się posuwa powolutku, no ale to jest osiągane finansowo, ekonomicznie, a nie rządowo. I tłumaczył wtedy, że tego nie można zreperować przez to, że się planuje zredukowanie zużycia krajowego oleju, gazu i węgla. To tak rok temu mówił. No a teraz już kompletnie co innego mówi. Tego jego najnowszy plan to on obiecuje te zielone pieniądze w robotach, w jakich robotach? No związkowych, no bo związkowcy zawsze głosują na socjalistów. Tak jak cała budżetówka głosuje na socjalistów, to związki. No najśmieszniejsze w tym wszystkim jest to, że 80% związkowców w Ameryce to są ludzie, którzy pracują dla państwa, tak? Czyli to jest budżetówka. Związkowcy w Ameryce to jest budżetówka. Kiedy kraj wybierze Donalda Trumpa, a na pewno wybierze Donalda Trumpa, no to on jak zwykle powie prawdę tak jak mówi. No te wszystkie nonsensy socjalistyczne, no to są kretyńskie. Ci politycy to już tak sobie nagrabili tym wszystkim, że to wszystko prawdopodobnie padnie. Normalnie tak człowiek by się zastanowił, jak Bidenowi by zależało na tym, żeby coś zmienić, no to by zaproponował podatek na dwutlenek węgla. To już było proponowane. Washington już tych politycy by tej łapy nie wsadzali do tego skarbca, żeby tam powyrywać. A ludzie, którzy produkują rzeczy, korporacje, którzy produkują tak samo jak i konsumenci, użytkownicy czy nabywcy by musieli płacić w tym końcowym produkcie, no to też by się zastanowili, no jakoś to by się wszystko samo z siebie doszlifowało. No ale to chodzi o korupcję, to chodzi o szmalec, to chodzi o pieniądze. W 2008 roku, kiedy Obama, demokraci wygrali większość w Waszyngtonie, no to właśnie Al Gore powiedział, że ten taki bardzo niepopularny podatek nie jest potrzebny i powiedział tylko, że problem klimatu może być rozwiązany subsydiowaniem na lewo i prawo. No i kto nie lubi pieniędzy, tak? Wszyscy lubią pieniądze, tyle tylko, że ci co najmniej mają do powiedzenia i do zarobienia płacą największe podatki. No i ten proponowany przez Obamę podatek oto dwutlenku węgla po prostu zniknął. Trzeba zreperować czy uzdrowić środowisko rozdawaniem pieniędzy zabieranym politykom. Wśród demokratów wszystko to się chodzi o forsy. To chodzi o forsę. Zaczynali, że to ma być czyste powietrze, no a teraz się kończy tym, że ma być brudna forsa. Zdrowia. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz? Też dziękuję bardzo. Serdecznie polecam. Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzin-dzin o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego zdemonetyzowanego filmiku.